Cześć, witam cię serdecznie. Ja nazywam się Damian Maciuszek i w tym krótkim video, troszkę treningowym, troszkę informacyjnym opowiem ci więcej, jak możesz zarabiać dzięki potędze internetu, jak możesz zarabiać konkretne kwoty dzięki potędze internetu. Skupimy się głównie na przedziale 8-12 tysięcy złotych, które liczby, tak naprawdę, zarobki są. Adekwatne dla ludzi przede wszystkim początkujących, jak i średnio za zaawansowanych. Jeśli już zarabiasz takie kwoty, no to możesz obejrzeć to wideo, może będziesz zainteresowany dodatkowym sposobem. A jeśli po prostu chcesz zarabiać więcej na tym, nad czym zarabiasz, no to zapraszam Cię do innych moich filmików. Opowiem Ci więcej o mnie oraz o moim wspólniku. Ja nazywam się Damian Maciuszek, tak jak już się wcześniej przedstawiłem i współpracuję na co dzień. Odim chłopakiem Aleksandrem Walenciejem. Więc krótko o nas. Na początku o mnie. Jestem mentorem, wizjonerem, przedsiębiorcą, podróżnikiem oraz filantropem. Od wielu lat pomagam ludziom zarabiać pieniądze właśnie dzięki potędze internetu. I mam nadzieję, że jeśli oglądasz dzisiaj to wideo, to wkrótce również dołączysz do tego grona, niezależnie czy dołączysz do grona ponad 40 osób, które już dzięki mojej pomocy zarabiają ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie czy może na początku do osób, które zarabiają ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, a takich osób już jest ponad 350 lub w ogóle które utrzymują się właśnie dzięki tej pięknej potędze, czyli dzięki potędze internetu Takich osób jest kilka tysięcy, a tak naprawdę ponad trzy tysiące. Swoim inspirującym kontentem w social mediach, głównie za pomocą Instagrama, Facebooka, ale również YouTube'a dotarłem już do kilku milionów Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat. Od pięciu lat regularnie tworzę, piszę posty, dodaję zdjęcia. Robię krótkiego rodzaju rolki w ostatnim czasie, oczywiście, bo one były bardziej popularne. Live oraz dłuższą formę wideo na co dzień. Ludzie mogą gdzieś tam mnie skojarzyć z moich Insta Stories. Dzięki temu każdego dnia nowe osoby piszą do mnie: Damian, dziękuję Ci bardzo za motywację, za determinację. Dzięki Tobie mój dzień jest lepszy, więc dla mnie. To też naprawdę jest fajne takie podziękowanie za pracę, którą wykonuję, dlatego konsekwentnie z dyscypliną działam każdego dnia. Inwestuję również w nieruchomości, bo wychodzę z założenia, że warto kapitał inwestować, więc kupuję nieruchomości we Wrocławiu, w Gruzińskim Batumi oraz w Emiratach Arabskich, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a konkretniej w Dubaju. Lubię bardzo podróżować, tak naprawdę cały czas jestem w podróży, teraz też nagrywam tutaj z hotelu, ten, ten dla Was krótki filmik, odwiedziłem w swoim życiu już 43 państwa, również napisałem i wydałem swoją książkę, minutowy mentor, tutaj kilka moich zdjęć właśnie z mojego lifestyle'u, z moich podróży, Malezja, Malezja to jest państwo, a, a konkretnie jego stolica, czyli Kuala Lumpur, to jest miasto, które tak naprawdę wiele zapoczątkowało, jeśli chodzi o mój biznes online. Tam się, można powiedzieć, zaczęły konkretne wyniki, więc zawsze wracam tam z sentymentem. Malediwy, pię piękne rajskie plaże. Polecam oczywiście każdemu, szczególnie, że teraz na Malediwy naprawdę można niedrogo polecieć nawet z Polski, więc... Kierunek kiedyś niedostępny, luksusowy, dzisiaj dostępny dla każdego, ale przede wszystkim dla każdego, kto ma czas. A czas mają osoby, które właśnie zarabiają dzięki potędze internetu. Bardzo lubię też pływać na jachtach. Polecam zimę w Tajlandii. W, tam, w tamtym roku spędziłem sporo czasu w Tajlandii, właśnie w zimowym okresie. Ostatnio też na przełomie września, października byłem w Tajlandii. Tam też pływam jachtami. W Dubaju zawsze biorę jacht. Mogę powiedzieć, że Dubaj na dzień jest moim domem, bo to jest miasto, które najczęściej w ciągu roku odwiedzam. Bardzo lubię grać w golf, a to jest moja pasja ze względu właśnie na czas, którym dysponuję, ze względu na kontakty, które mogę zrobić z ludźmi, z którymi mogę się spotkać. Ale moją pasją również jest praca online, czyli zarabianie właśnie online dzięki potędze internetu. Tutaj też akurat jest zdjęcie z Ras Al Kaima w Zjednoczonych Emiratach. Arabskich, Więc krótko o mnie, ale też opowiem właśnie o Aleksandrze Walencieju, który nie ma jeszcze 20 lat i można powiedzieć, że jest nadal nastolatkiem. Jest to top 1 certyfikowany trener appointment setterów w Polsce. Nie chciałbym mówić, że jako setter, ponieważ poczekaj do samego końca, a poznasz naprawdę mocnych setterów, więc warto to nagranie obejrzeć do samego końca. Do końca, ale przede wszystkim Aleksander wygenerował już ponad milion złotych zysku, nie przychodu, ale zysku dla klientów, jako właśnie Appointment Setter w ciągu ostatniego roku. Ja mogę Ci powiedzieć, że Aleksander u mnie zaczynał z kursami, nawet nie high ticket, ale takimi za kilkaset złotych. Bardzo dobrze mu w tym szło, więc razem zarobiliśmy też bardzo, bardzo ciekawe pieniądze. Pomógł już ponad 100 osobom stać się Appointment Setterami. To jest też bardzo dobry wynik. Stworzyliśmy wspólnie Akademię Appointment Settera oraz Akademię Deal Closera, do których oczywiście możesz dołączyć. Dzisiaj skupimy się głównie na tej pierwszej, ale również proszę Cię o chwilkę cierpliwości. Aleksander już w wieku 19 lat zaczął inwestować w mieszkania w Polsce. W ciągu ostatniego pół roku odwiedził 15 państw, a ta liczba nadal rośnie, dlatego że ja nagrywam ten filmik 1 listopada, a już w listopadzie mamy zaplanowane kolejne wyjazdy do Jordanii, do Hiszpanii oraz do Portugalii. Ale cofnijmy się do grudnia. Do grudnia 2021 roku. Mamy tutaj młodego Olka, który jest w technikum informatycznym i chce zostać programistą. Wielu młodych chłopaków chce pracować jako programista, ale nagle uświadamia sobie, że przed nim jeszcze 8 lat nauki, zanim zacznie pracować już na poważnie jako programista, no i wtedy zacznie około 10 tysięcy miesięcznie zarabiać. Wiemy, że jest inflacja, że pieniądz cały czas spada, że wartość pieniądza nie jest wyższa, ale ona jest niższa. Czyli za tą samą gotówkę możemy pozwolić sobie na mniej. Rzeczy więc zostaje mu bardzo dużo czasu, żeby pracować za pieniądze, które może docelowo nie będą tak naprawdę dużo warte. Wolny czas spędza w graniu w gierki komputerowe. Ja akurat nigdy nie grałem w gry komputerowe, więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak to może uzależniać. Ale Oleg grał w te gry komputerowe, rzadko wychodził przez to z domu, a wakacje jeździł. Raz do roku, gdy nie ma szkoły. I to zazwyczaj były wakacje nieopłacane przez niego, ale przez jego rodziców. Więc po prostu wtedy nie miał kaszu, żeby sobie pojechać na wakacje, które dzisiaj ma. To, to też warto zaznaczyć. Jednak zauważył szansę. Zauważył szansę w swoim rozwoju. Więc zaczął czytać różnego rodzaju książki rozwojowe oraz zaczął oglądać również materiały na ten temat. Jest bardzo dużo fajnych treści rozwojowych na przykład na YouTube, więc jeśli ktoś jest zaangażowany, no to również polecam te bezpłatne materiały. Oczywiście dzisiaj też wam polecę kilka płatnych materiałów, które my stworzyliśmy, tak? No bo taki jest cel tego nagrania, żeby wam uświadomić pewne kwestie, żeby przede wszystkim tobie uświadomić kwestie, dzięki którym możesz skorzystać, ale ja jestem też człowiekiem i wiem że warto zadbać o twoje dobro. No i okej. Okay. Grudzień 2021. Wiemy, jak Wolka wyglądał. Mamy nagle czerwiec 2022. Olek, który jeszcze nie ma 19 lat. 18 lat ma. Dowiaduje się o appointment settingu. Miał tam jakieś oszczędności. Wiemy, jak to babcia da na przykład na lody, albo żeby nie wydać na głupoty, gdzieś tam rodzice dadzą. Jakieś pieniążki na urodziny, na święta, i można w młodym wieku zgromadzić oszczędności, pójść może nawet do dorywczej pracy. No i okej. Okay. Oleg kupuje zagraniczny kurs o appointment setting. Wydaje na to swoje oszczędności, więc co ma do zrobienia? Tak naprawdę, to stracenie miał te pieniądze oraz czas. Więc pieniądze wydał już na ten kurs, no i ma teraz czas i energię. I może. Wybrać dwie drogi. Albo po prostu sobie odpuścić, ok, pieniądze gdzieś tam poszły, coś tam mam kupione i mo może coś z tego będzie. Albo się zaangażuje. Zaangażuje się w przerobienie tego kursu oraz następnie w działanie, by mieć wyniki. Więc wybrał oczywiście drugą ścieżkę, która pozwoliła mu w ciągu trzech miesięcy zostać seterem i zarabiać swoje pierwsze pieniądze, pomagając polskim przedsiębiorcom umawiać spotkania. Ja mogę wprost powiedzieć, że już wtedy Olek zaczął zarabiać swoje pierwsze pieniądze. Dlaczego mogę to wprost powiedzieć? Dlatego, że też pracował między innymi dla mnie i ja mu te pieniądze wypłacałem, więc tutaj macie na pewno transparentność. No i mamy rok później, czyli czerwiec 2023. Dużo przez te 12 miesięcy się zmieniło. Ja byłem cały czas przy Olku. I Olek nagle zaczął podróżować po świecie. Zaczął celebrować życie. Każdy z ostatnich 6 miesięcy, bo tak naprawdę duże pieniądze zaczął za. duże, tak to. Duże to jest kwestia względna. Dla kogoś 100 tysięcy dla innego milion to jest dużo miesięcznie, ale myślę, że 10 tysięcy miesięcznie już pozwala na godne życie, jeśli ktoś nie ma oczywiście rodziny na utrzymaniu, ale na przykład sam dla siebie jako nastolatek przekracza tą barierę 10 tysięcy miesięcznie, to już jest fajny wynik. I w roku 2023, czyli w obecnym roku. Właśnie Oleg przekroczył tą barierę. W tym czasie między innymi byliśmy tutaj wspólnie na wyjazdach do w Dubaju, w Gruzji, w Turcji. Wykonuje cały czas pracę appointment settera, ale również we dwójkę zaczęliśmy robić kursy międzynarodowe jako trenerzy, jako trenerzy appointment settingu. No i okej, okay, jest nagle wrzesień 2023. Aleksander jest top-1 trenerem setterów w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że uruchomiliśmy Akademię Appointment Teraz Tutaj dzięki mojej marce osobistej sporo ludzi się zapisało, ale ja mówię, Olek, Ty lepiej czujesz temat, więc Ty się na tym skup, bądź head coachem. Ja gdzieś tam będę promował to marketingowo i do dzisiaj to Was tutaj lubię o tym mówić, opowiadać, tak wiem, więcej, więc to jest też bardzo, bardzo mądre rozwiązanie, ale Olek, bardzo dobrze działa tutaj w Akademii Appointment Cetera jako właśnie lider jako top jeden trener ceterów w Polsce już z Akademii Appointment Cetera skorzystało ponad 100 uczniów czyli pod jego okiem kształci się ponad 100 osób wiele z nich też już dostało pracę dlatego że gwarantujemy do końca tego roku jeśli dołączysz właśnie do Akademii Appointment Cetera no to uzyskasz gwarant pracy to to też Możemy się tym wyróżnić. Ponownie polecieliśmy do Dubaju, jego zarobki we wrześniu przekroczyły 30 tysięcy złotych miesięcznie, ale ostatnio się październik skończył, więc mogę ci w sekrecie powiedzieć, że, e, że już jest inna, wyższa, wyższa liczba gdzieś tam, na samym początku, więc to też jest bardzo, bardzo e, fajne. A mnie dla niego, e, ale okej. Okay. O nas to tyle, więc. Żeby gdzieś tam nie przedłużać, przechodzimy do meritum. Pytanie. Co zrobić, by zrealizować cel? Zarabiać pierwszy kamień milowy. 10 tysięcy złotych miesięcznie. Co zrobić? Pierwszy krok, który musisz podjąć. Wybierz odpowiedni sposób na zarabianie pieniędzy online. Istnieją setki sposobów na zarabianie w internecie. Między innymi afiliacja, Amazon KDP, tworzenie i sprzedaż produktów cyfrowych, kryptowaluty, influme, influencer, marketing, closing, setting, tworzenie e, stron internetowych, czy tam stron tematycznych na Instagramie. Jest tego masa. Afiliacja, bardzo fajny sposób, jeśli ktoś ma na przykład społeczność lub potrafi sprzedawać. Nawet my w afiliacji za nasze produkty e, wypłacamy naszym afiliantom aż 50% Prowizji, czyli najwyższa prowizja na rynku polskim. Amazon KDP. Znam ludzi, którzy na tym zarabiają. Ja sam nie zarabiam, więc nie będę mówił, czy to jest dobre, czy nie. Tworzenie i sprzedaż produktów cyfrowych. Bardzo fajna kwestia. Szczególnie jeśli tworzysz i sprzedajesz produkty high tickets. Ale warto mieć doświadczenie. Czy to w closingu, czy w afiliacji, czy w appointment settingu, czy jeszcze w innych kwestiach, które już Ci pozwolą nabrać doświadczenie, żebyś później wszedł, ze swoimi właśnie produktami cyfrowymi. Więc powiedziałbym, że to jest dla osób zaawansowanych. Kryptowaluty, ryzykowny temat. Nie będę go polecał, no bo tam można albo zyskać, albo stracić. Znam ludzi, którzy stracili całe majątki, ale znam ludzi, którzy na krypto się dorobili bardzo dużych pieniędzy. Więc tak jak mówię, nie będę tutaj mówił ani dobrze, ani źle. Influencer marketing mamy. Listopad 2023. Musimy być świadomi tego, że lifetime influencera jest najkrótszy w historii. Każdy może mieć swoje 5 minut, ale mało kto utrzyma się w branży, na rynku i będzie zarabiał bardzo duże pieniądze. Appointment setter. Praca, na którą jest bardzo duże zapotrzebowanie. Zapamiętaj to. Appointment setter to jest zawód, na który na rynku polskim jest bardzo duże za zapotrzebowanie i można na tym zarobić bardzo ciekawe pieniądze. Więc na tym się dzisiaj skupię. Ok, kwestia druga, by zrealizować swój cel, czyli zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie. Ucz się bezpośrednio od doświadczonych osób, które mają wyniki. Co to dokładnie oznacza? Znajdź mentora. Czyli znajdź mentora lub nawet mentorów, którzy nauczą Cię danej kwestii, danej umiejętności wysoko dochodowej. Ale ważne, żeby te osoby ja ci nie będę mówił, że okej, okay, skorzystaj z mojej pomocy, skorzystaj z pomocy z Olka. No bo ty sam zadecydujesz. Ty sam zadecydujesz, czy czujesz ten temat, czy chcesz z nami działać, czy może chcesz działać z, czymś innym, z kimś innym. Jeśli nawet wybierzesz kogoś innego, to dla mnie ok. Ważne, żebym gdzieś tam cię zainspirował, tak? Powiedział ci, co zrobić, byś zarabiał pieniądze online. Bo to jest dla mnie najistotniejsze, żebyś później nawet po latach napisał. Damian, dziękuję Ci bardzo, że trafiłem na Twoje nagranie w internecie, że powiedziałeś mi, że są takie opcje, takie, takie, takie. Zacząłem to robić, a później może Ale ja sam już sprzedaję swoje produkty, na przykład high tickets za 10 tysięcy złotych miesięcznie i szukam u Ciebie seterów. Ja mówię, mamy super seterów, którzy są od razu głodni pieniędzy, żądni pracy, wejdą i dowiozą Ci wyniki. I setter zarobi, i Ty zarobi. więc... Warto też być cyterem, to zapamiętaj, ale o tym więcej za chwilę. Bądź zaangażowany i konsekwentny każdego dnia. Czyli nie możesz mieć wymówek, rób po prostu to, co działa. Zaangażowanie i konsekwencje. Czyli tak zwana dyscyplina. Dyscyplina jest mega, mega istotna. No i też chciałbym, żebyś doceniał to, że możesz żyć na własnych zasadach. To jest mega istotne, żeby żyć na własnych zasadach, żeby cieszyć się życiem. Ponieważ jeśli wybierzesz swój sposób, jeśli znajdziesz mentora oraz jeśli będziesz zaangażowany i konsekwentny każdego dnia, to przyjdzie wynik. To będziesz zarabiał tą dychę miesięcznie, ale okej, okay, będziesz miał dychę miesięcznie, niezależnie czy będziesz na to poświęcał 3 czy 8 godzin dziennie. I tak to będzie online. Czyli to możesz być na Bahamach, możesz sobie leżeć na plaży i klikać w telefon, ale przede wszystkim będziesz miał dużo czasu, będziesz miał możliwość podejmowania własnych decyzji, wyborów i spędzania dnia tak jak chcesz. Musisz być tego świadomy, że trzeba być wdzięcznym. Warto, może inaczej, nie trzeba, ale warto, warto być wdzięcznym, że można żyć na własnych zasadach i warto korzystać z życia, cieszyć się nim przede wszystkim. Na czym polega praca appointment setera? Przechodzimy do konkretów, przechodzimy do meritum. Na początku najistotniejsze jest to, że Appointment Setting polega na tym, że masz telefon. Obojętny jaki, ok? Ja tu mam iPhone'a, jakiegoś iPhone 14 Pro, i jest odpisywanie na wiadomości. Odpisywanie na wiadomości, ale osób, które skądś na przykład przyszły, albo które mogą być zainteresowane waszą. Czy to twoją, czy osobę, z którą współpracujesz. Więc nie jest tak, że ty sobie po prostu piszesz z dziewczyną i umawiasz się na randkę. Ty piszesz z potencjalnym klientem i umawiasz go na rozmowę sprzedażową. Jak? Przede wszystkim tak, że drugą kwestią jest rozgrzewanie lidów, czyli zachęcasz pośrednio do oferty. Rozmawiasz o życiu, gdzieś tam podświadomie wpływasz na daną osobę, że warto, żeby. Dołączyła, albo że dany kurs, program jest w stanie zmienić jego życie, tak? Dan danego lida To jest mega, mega istotne. Numer 3. Kwalifikujesz osoby w wiadomościach. Czyli odpisujesz na wiadomości. Nie wiem, hej, co tam? Fajnie. A, AUCB, tak? I o, też dobrze. Ono to super. Nie. Takie talki nie mają sensu. Ważne, żeby kwalifikować taką osobę, czyli dowiedzieć się, skąd ta osoba jest, czy będzie miała budżet na, na Twój produkt. To tak naprawdę ważne, bo prawdopodobnie będziesz współpracował, współpracowała z osobą, z przedsiębiorcą, który sprzedaje high ticket product, więc warto kwalifikować dobrze takie osoby gdzieś tam docelowo na kole sprzedażowe. No i następnie umawiasz te osoby na rozmowy sprzedażowe. To też jest mega istotne. Po czym, jeśli deal closer Deal closer na pewno się pojawi na kolu sprzedażowym. Twoim zadaniem będzie to, żeby e, przyjść również na tego kola, znaczy nie przyjść, tylko żeby dopilnować, by dany potencjalny klient przyszedł na tego kola sprzedażowego. Później deal closer robi swoje, a jeśli będzie cash collected, to ty dostajesz prowizję. Prowizja dla appointment na rynku polskim szczególnie wynosi 10%. Takie stawki wprowadziliśmy. Wyższe one raczej nie będą, no bo nawet za granicą ceterzy zarabiają 2-3%. Na rynku polskim, jeśli to jest 10%, bardzo fajne. Załóżmy, że od produktu za 1000 zł otrzymujesz 100% prowizji, od produktu za 50 zł otrzymujesz 5000 5000 prowizji. Już się troszkę pogubiłem, ale. Mam nadzieję, że Ty jesteś skoncentrowany i cały czas nie słuchasz. Więc te prowizje są fajne, ponieważ twoim zadaniem jest tylko to, żeby doprowadzić od zaczęcia rozmowy poprzez gdzieś tam przekwalifikowanie, jeszcze większe rozgrzanie, aż po to, by dana osoba przyszła na rozmowę sprzedażową i na tym się Twoja praca kończy. Następnie czekasz na prowizję. Prowizja będzie już zależna od deal Closera, czyli jeśli ustawisz odpowiednie osoby na kole sprzedażowe, to deal closer będzie miał łatwiejszą pracę i wtedy będzie większa szansa na cash collected. To też jest mega mega istotne. Co jest jeszcze istotne? Istotne jest jeszcze to, o czym wcześniej wspomniałem, że pracujesz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Czyli to Ty wybierasz czy pracujesz z domu, z kawiarni, z biura czy z plaży. To Ty wybierasz, czy pracujesz o 8 rano, o 15 w, po w południe, o 20 czy o 3 w nocy. Wszystko zależy od ciebie, gdzie chcesz pracować i kiedy chcesz pracować. Oraz co najistotniejsze, tak naprawdę zarabiasz tyle, na ile się zaangażujesz. Jeśli będziesz umawiał 10 koli sprzedażowych, to będziesz miał adekwatną liczbę do. Do 10 kolic sprzedażowych. Jeśli będziesz umawiał 50 kolic sprzedażowych w ciągu dnia, to będziesz miał adekwatną liczbę procentową do właśnie tej liczby. Jeśli będziesz umawiał jednego, to albo wejdzie, albo nie wejdzie. Ale jeśli będziesz umawiał 100, wtedy gwarantuje ci bardzo duży sukces. Więc pytanie takie można powiedzieć retorycznie, co do Ciebie brzmi, czy to jest dobre, czy bardzo dobre? To brzmi dobrze. Brzmi bardzo dobrze. Moim zdaniem, praca Appointment Setera na dzień dzisiejszy, 1 listopada 2023, brzmi bardzo dobrze. Nagraj te słowa, zapamiętaj te słowa, wróć do tego. Jeśli dzisiaj się nie zdecydujesz, żeby pracować jako Appointment setter, może wrócisz za kilka miesięcy, za kilka lat. Ale zapamiętasz, że Damian Maciuszek kiedyś powiedział, że praca Appointment Setera to jest przyszłość. Tylko od ciebie zależy, czy wykorzystasz tą szansę na swoją korzyść. Ok, e, mówiłem o pracy, na czym polega, ale warto też wspomnieć, dla kogo pracować, tak? No bo, nawet jak nie wykorzystasz e, akademii, e, akademii Appointment, etc., to, to możliwe, że będziesz chciał znaleźć pracę, chociaż nie wiem skąd te umiejętności znajdziesz, jak się tego nauczysz, ale dla kogo pracować? Warto pracować dla osób lub firm, które sprzedają high-ticket products, czyli takie za powyżej 10 tysięcy złotych, no bo wtedy już mam fajną prowizję, tak? Czyli poprzez te rozmowy sprzedażowe jest sprzedaż, ale ustawienie kola i, i mamy z tego 10%, czyli ponad 1000 złotych. Powiem prosto. Odkąd odpaliliśmy Akademia Appointment Setera, bardzo dużo firm i przedsiębiorców zgłosiło się do nas. Damian, Olek, potrzebujemy seterów, wiemy, że wykształcicie, wiemy, jaką macie wiedzę, wiemy, jak wartościowe są wasze szkolenia. Chcemy od was więc jeśli zdecydujesz się na współpracę z Damianem Maciuszkiem i Aleksandrem Walenciejem, masz gwarant pracy. Dlatego, że bardzo dużo przedsiębiorców chce od nas seterów. Chce Was zatrudniać. Oczywiście niektórzy też są w stanie zaoferować podstawę, jeśli to by Cię interesowało. Jakie branże tutaj rekomenduję? Przede wszystkim finansowa, technologiczna, medyczna, nieruchomości, usługi. Handel detaliczny, edukacja, przemysł farmaceutyczny, startupy, sport i wiele, wiele innych. Więc tych branż, tak jak widzisz, jest masa. Ale ważne, nawet jakbyś chciał sam szukać pracy, to jest to, by dana osoba miała high ticket product. Ok, co dalej? Przechodzimy już. Akademia setera, Akademia Appointment Stera. Czym jest, ile kosztuje, dla kogo jest, czy, czy warto, żebyś tam się znalazł co otrzymasz dołączając do Akademii, etc. Przede wszystkim mega obszerny kurs, wideo, który nagrałem wraz z Aleksandrem, w którym nauczysz się wszystkiego od A do Z. To jest też mega istotne. To będą kluczowe informacje, których nauczysz się, ja jeszcze raz powtórzę, od A do Z, by zarabiać ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. jako Ja to mówię 1 listopada. 2023 roku, bo za rok możesz zarabiać zdecydowanie więcej. Jeśli oczywiście produkty pójdą w górę, jeśli może inflacja też podskoczy, więc to też jest mega, mega istotne. Liczyliśmy tutaj 90 czyli x3. Wartość tego 36 tysięcy zł. Kursu wideo samego, którym nauczysz się wszystkiego. Na dzień dzisiejszy nie znajdziesz tego wszystkiego na bezpłatnym YouTube. Mogę Ci powiedzieć, że my zainwestowaliśmy za granicą w naszych trenerów bardzo duże pieniądze, by tego się nauczyć, tak? I dzisiaj możemy tobie przekazać tą wiedzę w zdecydowanie niższej. Keszu, w zdecydowanie niższej cenie. Są również treningi grupowe. To jest punkt drugi, który jest mega istotny, który tak naprawdę ludzie sobie dzielą, cenią, ponieważ ponieważ to wszystko się uczą w praktyce, czyli treningi grupowe, gdzie w praktyce umiejętności potrzebne do pracy. Wartość 2997, czyli niecałe 3000 za to, by trenować z innymi seterami, by wchodzić w rolę, by stwarzać inne produkty, by patrzeć jakie są obiekcje klienta, by patrzeć jak nakierowywać psychologicznie daną osobę, by um kwalifikować ją na kola. Więc te treningi grupowe, które na dzień dzisiejszy prowadzi Aleksander Walenci są mega, mega istotne. Poza tym mogę Ci powiedzieć, że w bonusie, co tutaj nie jest Zapisane Marysia Lawrence prowadzi motywacyjne poniedziałki, tak żeby każdy miał kopa do działania. Ja prowadzę raz w tygodniu mentale i tych ty treningów jest zdecydowanie więcej. Również otrzymujesz od nas wsparcie jeden na jeden od Damiana i Aleksandra, by wzorowo przygotować się do egzaminu. Wielu kursantów już ukończyło Akademię Setera. Już z nami pracują, już zarabiają satysfakcjonujące kwoty, więc to wyceniliśmy na 4490. Potem. Bardzo fajna wartość, ale okej, okay. to się na razie wszystko będzie wliczało w taką cenę ogólną, tak? której pewnie nie zapłacisz. No bo jeśli jesteś osobą kumatą, świadomą, to możesz się spodziewać, że zdecydowanie tańsza będzie Akademia etc. Akadem, egzamin międzynarodowy. Nie wiem, ile dolar obecnie kosztuje. Tu, tutaj jeszcze, jak robiliśmy tę prezentację wcześniej, no to był po 4.14. Czyli my płacimy 100 dolarów za twój egzamin międzynarodowy, wartość 414 zł. Zdajesz egzamin zarówno praktyczny, jak i teore teoretyczny, i wtedy masz już możliwość pracy, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. To najważniejsze gwarancja pracy. Gwarantujemy ci pracę. I mogę ci wprost powiedzieć, że jeśli po pozytywnym zdaniu egzaminu, nie uzyskasz pracy, dostajesz od nas zwrot kosztów programu. Byłem ci nawet powiedzieć 2, trzy kroki. Ale to się mija z celem, bo później możesz nie uwierzyć. O, Bo Damian mówił, że dostanę 6 tysięcy, jak e, zdam egzamin i pracy. A, ta, ta, tak nie będę mówił. No bo tak jak mówię, nie uwierzysz. Więc jeśli nie uzyskasz pracy po, po zdanym egzaminu, dwa koła lądują do ciebie. Ok. łączna wartość akademii Setera 43 900. Dzisiejsza cena. Tylko 2000 zł. Ja ci mogę wprost powiedzieć: ta cena nie będzie przez 15 minut, przez 24 godziny, przez 48 godzin. Ta cena jest ceną listopadową. Więc od 1 do 30 listopada cena Akademii Setera wynosi tylko i wyłącznie 2000 zł. Jeśli chcesz dołączyć, kliknij w link poniżej, bądź zgłoś się do osoby, która wysłała ci to wideo. Jeszcze raz powtórzę, co otrzymasz dołączając do Akademii CETA? Kurs wideo, w którym nauczysz się wszystkiego od A do Z, by zarabiać ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie, właśnie jako appointment CT. Treningi grupowe, motywacyjne, mentalne, wsparcie jeden na jeden od trenerów Akademii, czyli ode mnie od Aleksandra. Egzamin międzynarodowy, egzamin praktyczny i teoretyczny oraz gwarant pracy. Moim zdaniem 2000 złotych to jest śmieszny koszt. To jest tyle co nic, jeśli oczywiście wejdziesz na maksa i się zaangażujesz. Ale jeszcze w bonusie chciałbym Ci pokazać, co by wczoraj spotkałem. Wczoraj spotkałem się i z Aleksandrem i z Kacprem Komorowskim. Kacper Komorowski. Osoba, która dołączyła tutaj że we wrześniu do Akademii Satera. Przerobiła cały kurs trzy razy szybciej od innych miesiąc. W połowie października Kacper Komorowski dostał u nas pracę i w, 2000, w dwa tygodnie od startu wykręcił rekord polski. I w tym czasie udało mu się zarobić na czysto dla siebie 5000 złotych mówiąc włącznie koles kolejowy. Fajnie, moim zdaniem fajnie, ponieważ jeśli to pomnożymy, razy dwa mamy dycha A jestem pewny, że Kacper już w listopadzie zarobi ponad 10 tysięcy miesięcznie. Ale gdzie główny produkt kosztował 1500 złotych? Bo musisz być świadom tego, że w grudniu Akademia Setera pójdzie do góry, ponieważ w październiku kosztowała 1500 złotych, a we wrześniu 1000 zł, W sierpniu też nawet nie wspomnę. 2000 złotych. Jeśli chcesz pójść w ślady Kacpra, a Kacper ma tylko 20 lat. Już wie, że będzie zarabiał dzięki potędze internetu, ponieważ dzięki temu generuje zyski. Byłem w Katowicach z Polkiem, tutaj przyjechaliśmy. Kacper mieszka akurat w okolicy. Do hotelu Mariot, do restauracji na 27 piętrze na kolację. Pyczne steki. Mieliśmy okazję porozmawiać w fajnym gronie, w fajnym miejscu. Fajna merytoryczna rozmowa. Inspirująca, która jeszcze mocniej zainspirowała Kacper, by zarabiać właśnie tą ponad dychę miesięcznie. Ale co ciekawe, to jest z. Yy, wczorajszego dnia. Teraz jest noc. Tutaj już mamy środę 1 listopada. To było 31 października, ale rano byliśmy w Krakowie z Olkiem i spotkaliśmy się z Konradem Pacholskim. Konrad Pacholski również ma 20 lat. Już jako pierwszy 30 września kończył Akademię Pojtnowa. Teraz zarządza kontem akademia.setera i zarabia ponad 10 tysięcy miesięcznie jako setter. Więc możesz również iść w ślady, Kacp w ślady Kacpra, w ślady Konrada i w ślady wielu innych osób. To są case'y. Napisz do Konrada, napisz do Kacpra, spytaj ile w tym prawdy. Napisz do Olka, do mnie nie musisz pisać, ale napisz do chłopaków. Zobacz, czy to jest prawdziwe, zobacz, czy to są realne spotkania. No, gdybym chciał Ci sprzedać coś, na co jestem uczulony, czyli na różnego rodzaju MLMy. I tym podobne rzeczy. Ok, zaproś kilku kolegów, i dzięki temu będziesz zarabiał MLM-ami już dzisiaj każdy Żyga. Z kamami, tym bardziej. Ok, łatwo sprzedaż komuś marzenia, ale appointment setting to jest przyszłość. To jest przyszłość na rynku polskim, i to musisz zapamiętać. Możesz iść w ślady Konrada, możesz iść w ślady Kacpra, możesz iść w ślady moje, Olka, obojętnie co. Ważne, żebyś już teraz podjął decyzję, dołączył do Akademii Sittera. Tylko za 2000 miesięcznie. Z mojej strony to tyle. Damian Maciuszek, podejmij świadomy wybór. Przypominam, że na dole możesz się zapisać, lub wezwać się do osoby. Życzę Ci wszystkiego dobrego, świadomych decyzji i przede wszystkim bardzo dobrych wyników. Do zobaczenia na szczycie. Trzymaj się.